Witam Państwa serdecznie na czwartym posiedzeniu Zespołu Roboczego do Spraw Branży Alkoholowej działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Formalności. Informujemy, że posiedzenie jest rejestrowane za pomocą kamer w zakresie obrazu i dźwięku. Nagrania są publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić taką informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. To tyle formalności. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest propozycjom zmian do projektu ustawy wprowadzającej możliwość sprzedaży napojów alkoholowych z dostawą do domu klienta. Rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu tutaj z... Mieliśmy, tak, na ostatnim spotkaniu panią z Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Usłyszeliśmy stanowisko tamtej strony, zastrzeżenia do projektu ustawy, który się pojawił w przestrzeni publicznej. No i wydaje się, że rysuje się jakieś pole kompromisu, tak? To znaczy, że oczekiwania naszych tutaj przedsiębiorców, członków zespołu można byłoby zrealizować, nie naruszając podstawowych zastrzeżeń, jakie zgłaszają przeciwnicy tego projektu ustawy, który już się ukazał. Taki przynajmniej wniosek ja wyciągnąłem z tego spotkania. No i po spotkaniu tutaj nasz Wydział Prawno-Legislacyjny przygotował taki wyciąg z dotychczas ujawnionych uwag i zastrzeżeń, jakie zostały zgłoszone do dotychczasowego projektu ustawy. Myśmy Państwu ten materiał przesłali jako taki materiał pomocniczy, ułatwiający Państwu pracę, bo to są oczywiście wszystko rzeczy jawne, ale to jakby zostało tutaj dla Państwa wygody zebrane przez nasz Wydział Prawno-Legislacyjny. No i dostaliśmy jak do tej pory jeden materiał od pana Macieja Ptaszyńskiego z Polskiej Izby Handlu, który tutaj proponuje jakieś odpowiedzi na te zastrzeżenia, tak, i ustosunkowuje się do tego. To również zostało do Państwa wszystkich rozesłane, także mam nadzieję, że się mieliście Państwo okazję z tym zapoznać. No i teraz pytanie jest, co robimy dalej, czy jeszcze oprócz pana Macieja Ptaszyńskiego ktoś z Państwa też ma jakieś refleksje, przemyślenia? No w jaki sposób będziemy procedować, to znaczy jaka jest, no musimy spróbować w moim przekonaniu zmierzać w kierunku przygotowania założeń do ustawy, która by wprowadzała te możliwości sprzedaży alkoholu z dostawą, tak, z zamówieniem przez internet i dostawą, no tak, w takiej formule, która by uwzględniała te zastrzeżenia, tak, więc coś takiego byśmy musieli przygotować. Więc pytanie, czy kto z Państwa chciałby tutaj zabrać głos teraz i nie wiem, czy jeszcze jakieś mamy uwagi, komentarze do dotychczasowych materiałów, czy są jakieś propozycje, w jaki sposób byśmy procedowali, czy ktoś by tutaj, nie wiem, chciał być jakimś liderem takiego projektu i spróbować sformułować takie założenia do ustawy, do których oczywiście potem wszyscy byśmy, nad którymi wszyscy byśmy podyskutowali, pozgłaszali uwagi, propozycje. Myślę, że to byłby chyba najlepszy tryb pracy. Zgłasza się, widzę, do głosu pan Andrzej. Bardzo proszę w takim razie. Andrzej Olkowski. Panie Mikołaju, ja odniosłem po tym naszym poprzednim spotkaniu zupełnie inne wrażenie. Raczej wydawało mi się, że tutaj płaszczyzny porozumienia z
ARP-ą nie będzie. Oni twardo stali przy tych argumentach. Ta pani, która przyszła na spotkanie, wyraźnie powiedziała, że ona żadnych tutaj decyzji nie podejmie, czy żadnych nawet ustaleń z nami nie zrobi. Ona tylko przedstawi to stanowisko, które ARP-a reprezentuje i ono było całkowicie krytyczne dla tych naszych propozycji. Myślę, że takim liderem mógłby być pan Marek Kamiński, którego dzisiaj nie widzę tutaj na tych ekranikach u siebie, więc być może nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym spotkaniu, ale browarom kraftowym, tym rzemieślniczym, to jest ta sprawa, która im najbardziej przeszkadza, więc oni są tutaj zdeterminowani w sposób już taki bardzo ostry, żeby się nad tą sprawą pochylić. Natomiast wydaje mi się, i powtarzam to po raz kolejny, że bez przekonania reprezentantów Ministerstwa Zdrowia do naszego pomysłu i bez złamania tamtego oporu, to my niczego nie uzyskamy, bo to są jakby próby podejmowane już od wielu lat zmiany tej ustawy i one zawsze rozbijały się o sprzeciw Ministerstwa Zdrowia. ARP-a była tylko takim orężem czy organem wykonawczym tego, co Ministerstwo Zdrowia tam na swoich piętrach ustaliło. To tylko tyle. Tak, ja też. Dziękuję bardzo. Proszę pana, ktoś widzę, że jeszcze chce zabrać głos. Pan Maciej Ptaszyński, tak, za moment ja panu też, dam, też. Za sekundkę, jeśli pan pozwoli, to już zaraz panu dam głos. Tylko chciałbym króciutko się odnieść do tego, co pan Andrzej tutaj powiedział. Proszę pana, oczywiście możemy przyjąć takie stanowisko, że ARP-a jest niechętna, a tym samym Ministerstwo Zdrowia jest niechętne, bo myśmy skierowali zaproszenie na to spotkanie do Ministra Zdrowia i ono zostało przekierowane do ARP-y. Ministerstwo Zdrowia poprosiło ARP-ę o udział w tym naszym spotkaniu. W związku z tym możemy przyjąć, że ARP-a i Ministerstwo Zdrowia są całkowicie przeciwne, ale to wtedy po prostu powinniśmy, jak to mawiał mój jeden zmarły już profesor, dać sobie buzi i do widzenia, prawda? No bo jakby nie ma żadnego sensu, żebyśmy dalej tracili czas na spotykanie się i dywagowanie, skoro mamy do czynienia ze ścianą. Ja nie podzielam pańskiego punktu widzenia. Oczywiście dostrzegam to, że ze strony ARP-y i ministerstwa jest ogólna niechęć do liberalizowania przepisów, no bo ARP-a ma jako swój cel działania przeciwdziałanie problemom alkoholowym i w związku z tym najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania problemom alkoholowym jest całkowity zakaz w ogóle produkcji, sprzedaży, wprowadzania na rynek alkoholu. No to na pewno byłoby posunięcie, które by rozwiązało wszelkie problemy alkoholowe od razu z dnia na dzień. Więc trudno się dziwić, że... Rozwiązałoby również problem istnienia ARP-y, więc podcięłaby ARP-a gałąź, na której siedzi. Tak, więc temu się nie ma specjalnie co dziwić. Natomiast kiedy się przechodzi do szczegółów, to widać, że jednak te zastrzeżenia, które z tamtej strony się pojawiają, w mojej ocenie odnoszą się do pewnych konkretnych problemów, konkretnych spraw, konkretnych kwestii, które budzą ich obawy. I mnie się wydaje, że jest możliwość takiego uregulowania sprzedaży alkoholu przez internet, tak? Jak to się mówi, przez internet, bo to chodzi o zamówienie przez internet i dostawę do domu klienta, która byłaby
dawałaby przedsiębiorcom możliwość uruchomienia tej sprzedaży w jakimś wymiarze, troszeczkę uregulowałaby też rynek, bo tu ktoś to z Państwa przesłał do nas materiał tam z internetu, że jakaś firma prowadzi taką sprzedaż i proponuje to, mimo że jest to niezgodne z prawem. Ja właśnie. No właśnie, więc też są takie sytuacje. Więc też chodziłoby o uregulowanie tego, a jednocześnie o to, żeby no nie jakby tutaj ominąć te zastrzeżenia ze strony PARP-y i nie wchodzić w jakiś konflikt z nimi. W mojej ocenie istnieje taka przestrzeń do znalezienia tutaj kompromisu i wydaje mi się, że jeżeli mamy spróbować coś zadziałać, nie rozwiązywać się i nie iść do domu, tylko spróbować coś zrobić, to powinniśmy rozpocząć od tego. Ja tu oczywiście się zgadzam z Panem, że z końcową częścią Pańskiej wypowiedzi, że kluczową sprawą jest przekonanie Ministerstwa Zdrowia do tego. Zgoda. Tylko żeby przekonać Ministerstwo Zdrowia, to powinniśmy pokazać założenia do projektu ustawy, prawda, które będą spełniały takie warunki, jak trzeba, tak? Czyli pokazać Ministerstwu Zdrowia, że słuchajcie, my proponujemy coś takiego, co da przedsiębiorcom pewne możliwości, a jednocześnie nie jest groźne z punktu widzenia obaw o spotęgowanie się problemów alkoholowych, tak, w Polsce. I mając taki projekt w ręku, możemy w sposób skuteczniejszy rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia. Jeżeli nie mamy takich propozycji i rozmawiamy na poziomie ogólności, no to spotykamy się z reakcjami ze strony, z tamtej strony, no takimi jak słyszeliśmy tutaj, prawda? Słyszeliśmy obawy tutaj pani z PARP-y o to, że będą ludzie zamawiali z dostawą taksówką, prawda, pijani w stanie już takim, że są na czworakach i będą zamawiali, taksówka im będzie dowoziła, oni będą pili jeszcze bardziej, prawda, więc to są obawy, które tutaj słyszeliśmy, a nam nie o to przecież chodzi zupełnie, przynajmniej Państwu, jak rozumiem, nie o to chodzi, więc my się tutaj rozmijamy w tej dyskusji, rozmawiamy o różnych rzeczach, a wynika to z tego, że my nie mamy skonkretyzowanych oczekiwań, skonkretyzowanego projektu. W związku z tym PARP-a odnosi się do tego projektu, który już istniał, który jest znacznie szerszy i który przewiduje różne możliwości, które powiedzmy budzą poważne zastrzeżenia ze strony PARP-y. Dlatego ja bym proponował spróbować przygotować założenia do ustawy i dopiero mając to w ręku, o tym rozmawiać z PARP-ą i z ministerstwem. Tyle z mojej strony, pan Ptaszyński, a później pan Kondrakiewicz się przygotowuje do głosu. Bardzo proszę. Witam jeszcze raz. Ja tak bardzo króciutko, bo tak jakby zostałem też wywołany do tablicy, że w związku z tym, że przesłałem te materiały. Tak, staraliśmy się odnieść po prostu do, pokazać realiami, jak wyglądają te wszystkie propozycje, które tutaj padały i te zastrzeżenia ze strony PARP-y. No one są w wielu obszarach po prostu irracjonalne z rynkowego punktu widzenia. Jakby po raz kolejny pokazują nieadekwatność tej ustawy do realiów, no bo jeżeli mówimy o kupowaniu czegoś na kredyt, to tak naprawdę powinno się przestać sprzedawać alkohol za pomocą karty kredytowej. Od chociażby, więc to już takie bardzo, bardzo radykalne podejście, ale no tak niestety jest. No tutaj te tezy, to o czym pan Mikołaj Wyszyna powiedział, o których PARP-a mówiła, że ktoś będzie zamawiał przez taksówkarza, to będą ludzie zamawiali nawet i zamawiają w tej chwili bez zgody na zamówienie tego w internecie. To jest coś, co się dzieje, co działa i w tym momencie nie ma nic wspólnego ze sprzedażą przez alkoholu przez internet, najmniejszego zresztą. Zresztą jesteśmy w takim gronie, że nie będziemy przekonywali przekonanych. Na pewno warto byłoby rzeczywiście, żeby jeżeli ktoś byłby w stanie się podjąć albo poważnej edycji tego projektu, albo napisania go, można powiedzieć, od nowa, no to w tym momencie na pewno byłaby to jakaś szansa. No to potem pytanie, kto go podejmie ze strony, no bo to, że ministerstwo go nie podejmie, jest dla mnie oczywiste. Więc pytanie, czy udałoby się znaleźć tych 15 sprawiedliwych w Sejmie, no i no powiedzmy sobie wprost, ja mam pewne wątpliwości,
czy siła przebicia PSL-u i Kukiz15 jest wystarczająca, żeby przeprocedować tą ustawę. Myślę, że tutaj też Państwo podzielacie te moje wątpliwości. No więc no, ciężko sobie wyobrazić, żeby coś takiego było procedowane bez wsparcia głównej partii rządzącej, tudzież głównej koalicji. Także myślę, że tutaj moim zdaniem teraz jest moment, żeby wykorzystać jakby ten czas, że niewiele się dzieje legislacyjnie w tym zakresie. Nie wiemy, kto ostatecznie stanie na czele Ministerstwa Rozwoju, Gospodarki, czy jakkolwiek ono się tam nazywa lub będzie nazywało. I kiedy to nowe kierownictwo się już wykrystalizuje i okrzepnie, to być może warto się wtedy do nich udać całą branżą i z nimi porozmawiać, bo żeby stanowili oni przeciwwagę dla Ministerstwa Zdrowia, no bo Ministerstwo Zdrowia ze swoim zbrojnym ramieniem, czyli partią opozycyjną, raczej niekoniecznie z czymkolwiek pójdzie na rękę, takie jest moje zdanie. Tak, my jesteśmy instytucją państwową, ale nie rządową, co podkreślam, jako biuro rzecznika, my nie wchodzimy jakby w działania polityczne. W związku z tym ja tutaj nie będę się odnosił do tych tutaj zdań, które pan wygłosił w kwestii tam, która partia co by mogła zrobić, a która nie mogła i kogo trzeba do tego przekonać, bo to jakby nie jest nasze zadanie, co oczywiście nie wyklucza tego, że państwo możecie z tych narzędzi korzystać i z tych dróg dojścia, bo to możecie zawsze robić jako przedsiębiorcy i jako organizacje przedsiębiorców jak najbardziej. Natomiast my mamy swoje inne narzędzia i inne możliwości, inne drogi dojścia jako rzecznik, jako biuro rzecznika. Rzecznik ma swoje uprawnienia i my możemy też z tych narzędzi korzystać i to myślę, że byśmy zrobili. Ale no tak jak mówię, no musimy mieć w ręku przygotowane założenia do ustawy wraz z takim opisem, w którym będziemy się odnosić jakby do tych zarzutów, które padają. Między innymi to, co pan Ptaszyński tutaj powiedział, prawda, że i co napisał w swoim materiale, tak? Tutaj jest komentarz do tych zarzutów, to coś takiego jest. Myślę, że ten materiał tutaj mógłby być częścią tego opracowania, które byśmy potrzebowali przygotować, żeby móc z tym startować i żeby móc podejmować rozmowy i działania w tym zakresie. To znaczy musimy mieć założenia, czy co proponujemy, prawda? I dlaczego, wyjaśnienie, dlaczego to, co my proponujemy, nie jest groźne, nie spowoduje jakichś złych skutków, tak? Czyli takie dwa elementy bym tutaj widział. Bardzo proszę, pan Adam Kondrakiewicz. Dzień dobry państwu. Ja odniosłem podobne wrażenie po ostatnim spotkaniu jak pan Andrzej, że PARPA będzie zawsze przeciwko projektowi ustawy, a mam wrażenie, że tutaj dla rządu opinia PARPY jest kluczowa. I oczywiście ja nie neguję jakby sensu prac legislacyjnych, ponieważ uważam, że warto spróbować, natomiast obawiam się, że szanse powodzenia tego na ścieżce legislacyjnej są znikome. Dlatego jako Instytut Libertatis w gronie prawników przygotowaliśmy trochę inne rozwiązanie, które by pozwalało rozwiązać ten problem sprzedaży alkoholu przez internet, natomiast nie wiem, czy omówić go teraz, czy najpierw skończymy ścieżkę temat dotyczący ścieżki legislacyjnej. Gdyby pan jeszcze ostatnie zdanie powtórzył, przepraszam bardzo, bo coś tutaj, ja też będę musiał za chwilkę opuścić państwa. Mam pytanie, czy jakby omówić to, co przygotowaliśmy teraz, czy może najpierw skończymy temat ścieżki legislacyjnej? A państwo przygotowaliście co konkretnie? No, rozwiązanie prawne, pewne know-how prawne, wstępne. Aha, w tej kwestii właśnie, o której rozmawiamy. No to świetnie, no to by było interesujące. To, czy chcecie państwo teraz tego wysłuchać, czy nie wiem, czy tak?
No to bardzo proszę, to jakby pan mógł to przedstawić. Ja na chwileczkę muszę państwa opuścić, poproszę kolegę Łukasza Patulskiego o poprowadzenie dalej spotkania, dobrze? I bardzo proszę w takim razie. A więc tak, przeglądając orzecznictwo sądów administracyjnych, sąd stwierdził, że i słusznie zresztą, no, że zgodnie z zasadami z kodeksu cywilnego umowa sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku zostaje zawarta w momencie wydania rzeczy. Więc w momencie, kiedy alkohol jest wydawany klientowi w jego miejscu zamieszkania, sprzedaż zostaje dokonana poza miejscem sklepu, a co za tym idzie, skoro w pozwoleniu na sprzedaż alkoholu jest oznaczone miejsce, jest to złamanie zasad zezwolenia. To jest jedno zastrzeżenie. No i drugie zastrzeżenie to jest, że może zostać alkohol sprzedawany przez internet osobom niepełnoletnim. Jeśli chodzi o kwestię niepełnoletności, no to rozwiązanie jest bardzo proste, mianowicie zakup alkoholu przez internet tylko w momencie zarejestrowania konta i przesłania skanu dowodu osobistego. Natomiast co do drugiego, my no, prześledziliśmy różne portale i niektóre się jakby prawem, które sprzedają alkohol przez internet w cudzysłowie, niektóre się w ogóle jakby przepisami nie przejmują, natomiast niektóre ustanawiają pełnomocnika. I z prawnego punktu widzenia transakcja sprzedaży jest dokonywana w sklepie. To znaczy sprzedawca, sprzedający wydaje towar i przenosi własność na kupującego, tu i kupujący to robi przez pełnomocnika, który też jest na miejscu, więc transakcja dochodzi w sklepie fizycznym, a nie w domu kupującego. Jeżeli coś jest niejasnego, to proszę oczywiście mi przerywać, bo rozumiem, że nie każdy jest prawnikiem i niektóre sformułowania mogą być niejasne. I teraz tak, przeanalizowaliśmy różne regulaminy i są różne rozwiązania. Jedne z rozwiązań, a, i jeszcze co istotne, jest jeden z wyroków już NSA, który stwierdza, że sama witryna internetowa, gdzie są ceny alkoholu, możliwość zamówienia, zarezerwowania alkoholu, nie jest sprzedażą internetową. Co jest istotne. Więc jakby tutaj wyrok NSA jest korzystny pod tym kątem. I teraz tak. Część sklepów po prostu ustanawia pełnomocnictwo dla pracownika mocą regulaminu. Z tym, że w naszej ocenie jest to bardzo wątpliwe prawnie, ponieważ pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Teoretycznie sprzedawca może jakby zaufać, że ktoś takie pełnomocnictwo wystawił, ale uważam, że tutaj mogłyby być już zarzuty o obejście przepisów i byłyby problemy. Dlatego na takiej witrynie sklepowej, internetowej, moim zdaniem oprócz przesłania skanu dowodu osobistego powinien być jakiś wzór pełnomocnictwa, gdzie rejestrujący po prostu sobie drukuje wzór pełnomocnictwa i wystawia jakiemuś pracownikowi sklepu to pełnomocnictwo, który ma za zadanie kupić ten alkohol jako pełnomocnik na miejscu i następnie go wysłać kurierem. I tutaj też są różne możliwości prawne. Mianowicie pierwsza to jest po prostu, że kupujący dokonuje przelewu na płatność sklep i sklep opłaca kuriera i wysyła po formalnym zakupie przez pełnomocnika. Albo są też jakby już takie bardziej ostrożniejsze rozwiązania. Mianowicie płatność jest na konto pracownika sklepu, który on później dokonuje zakupu jako pełnomocnik, dokonuje dopiero przelewy na konto sklepu i dopiero odsyła alkohol. A już takie super bezpieczne rozwiązanie to jest jakby, że witryna internetowa sklepu jest zupełnie rozdzielona prawnie od samego sklepu. Czyli na przykład sklep działa jako spółka z o.o., a na przykład witryna sklepowa, która jest jedynie pośrednikiem takim ofertą pełnomocnictwa jest na przykład na jednoosobową działalność gospodarczą wspólnika spółki z o.o. I wtedy jakby umowa sprzedaży zostaje zawarta. To, co mówiłem na początku, umowa sprzedaży zostaje zawarta
w sklepie, natomiast ten pełnomocnik dokonuje tylko i wyłącznie wysyłki tego alkoholu, co zabronione nie jest. I myślę, że to by takie rozwiązania przyjęte przez przedsiębiorców byłyby dużo szybsze do wdrożenia niż proces legislacyjny. Tutaj jestem szczególnie ciekaw opinii pana Łukasza Potulskiego. No mogę jeszcze dodać, że oczywiście my to opiszemy. Na razie chciałem po prostu przedstawić takie wstępną koncepcję prawną, know-how. Bardzo dziękujemy za ten głos. To, co mi przychodzi do głowy, to w pierwszej kolejności wyrok NSA. Byśmy byli wdzięczni za sygnaturę, żebyśmy mogli sobie dokładnie zapoznać się z tym wyrokiem. Natomiast to, co mi przychodzi do głowy, to w punkcie 11, nie wiem, czy pan miał czas, okazję przeczytać materiał, który przygotowałem, był rozsyłany do państwa. W punkcie 11 były uwagi Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia. Cytuję, nie bez znaczenia pozostaje kwestia prezentowania oferty sprzedaży alkoholu w internecie w świetle ustawowych regulacji dotyczących ograniczania reklamy napojów alkoholowych. Więc tutaj jest kontrargument ze strony organów taki, że nie tylko czy to jest dopuszczalne, czy to nie jest sprzedaż, tak jak powiedział NSA, ale jeszcze kwestia ograniczeń w zakresie reklamy, prawda? Więc już się pojawia pewien problem. No i na pewno należy zrobić krok do przodu i zacząć przygotowywać takie materiały i po prostu uzupełniać się o te elementy, gdzie są kontrargumenty, tak żeby te kontrargumenty wytrącić. Natomiast ja może powiem w ten sposób, od naszego ostatniego spotkania miałem okazję zapoznać się w prasie z 5 mniej więcej artykułami na temat tego projektu, jak i samego pomysłu, aby alkoholem w internecie można było handlować i wszystkie one są jednoznacznie bardzo krytyczne i idzie w eter jednoznaczne przesłanie, że eksperci, powtarzam, eksperci są przeciwni temu pomysłowi, więc dużo jest tam argumentów, wręcz bym je nazwał histerycznych, tak? Tutaj pan Maciej Ptaszyński odniósł się bardzo polemicznie i krytycznie. Ja się muszę zgodzić, ale nie zmienia to faktu, że z drugiej strony jest, tak jak powiedział kolega Mikołaj Mur, i wydaje mi się, że jedyne, co możemy zrobić, no bo tutaj chyba dalsza dyskusja nie ma sensu z takim Murem, to po prostu zaproponować takie konkretne rozwiązania, które będą stanowiły odpowiedź na te daleko idące zarzuty, żeby je po prostu wytrącić. To jest moje zdanie. Jeśli mogę coś powiedzieć, bo wyrzuciło mnie na chwilę niestety i zdołałem wrócić dopiero na informację, że mogą się pojawić zarzuty co do reklamy. Czy jakieś jeszcze zarzuty co do tego rozwiązania know-how pan przedstawiał? Jakby pan mógł powtórzyć? To znaczy nie, no to była pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy. W sumie mi się udało z tych materiałów krytycznych organów 12 konkretnych punktów, znaczy konkretnych, no tam są 4 ogólne, w sumie 12 takich punktów różnych argumentów krytycznych i tutaj ten 11 punkt jakby się pojawia, że nie tylko czy to już stanowi sprzedaż, umieszczanie na witrynie internetowej produktów alkoholowych oraz cen, ale również pojawia się kwestia, że i taki zarzut pewnie będzie postawiony, no dobrze, a co z ograniczeniami w zakresie reklamy napojów alkoholowych, prawda? Więc my to wszystko musimy mieć na uwadze, żeby tak przygotować projekt, regulacje, aby one stanowiły odpowiedź na te zarzuty, że tutaj jest wszystko przemyślane i zabezpieczone pod tym względem. Czy ktoś chce się teraz odnieść do tego? Mogę się z panem w pełni zgodzić, że mamy do czynienia z murem, bo ja to też odbieram w identyczny sposób. Starałem się tak delikatnie wyartykułować w mojej pierwszej wypowiedzi. I no, już jeżeli tak technicznie określamy ten opór w postaci muru, no to żeby ten mur w jakiś sposób pokonać, no to można przyjąć tutaj dwie metody. Albo wykorzystać do tego jakąś drabinę i go sprytnie przeskoczyć. I tą drabiną jest właśnie takie rozwiązanie, o którym mówił kolega przed chwilą. Forma tego pełnomocnika, który
w jakimś sensie łączy, czyli jest tą drabiną pomiędzy sprzedawcą a kupującym, lub można próbować zrobić to tak, jak wspomniał pan Ptaszyński, że tutaj tą drogą polityczną pójść i przekonać posłów koalicji rządzącej, bo wygląda jednak dogadali między sobą i to będzie dalej ta sama koalicja, spróbować przekonać tych posłów i przedstawić im właśnie projekt ustawy zmieniający te zapisy. Ale to jest, wydaje mi się, tak trudna i długotrwała praca, że wszyscy, jak tutaj razem jesteśmy, musielibyśmy ją wykonywać przez najbliższe długie miesiące i argumentować to wielokrotnie z różnych ust, podnosić ten sam argument, żeby on posłów przekonał. Natomiast czy to potem zostanie uwzględnione w głosowaniu, jeżeli te nasze argumenty po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia swoimi irracjonalnymi argumentami obali, czy to będzie wystarczające, to nie wiem. Obawiam się, że jeżeli na nasz projekt nastąpi taki ostry sprzeciw ekspertów, o którym pan wspomniał, bo ja też na te artykuły trafiłem i też mnie one bardzo mocno wkurzyły, powiem, no bo to wyglądało to tak, jakby ci eksperci pracowali wspólnie razem, bo one były tak zbliżone do siebie te argumenty i tak powtarzały się, że w zasadzie można było wysnuć wniosek, że to jest jeden ekspert tylko w pięciu różnych czy sześciu różnych wydaniach. Więc jeżeli takich ekspertów Ministerstwo Zdrowia powoła i oni podobne opinie wypowiedzą na piśmie, no to żaden poseł nie odważy się przeciwko takiej argumentacji zagłosować. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos teraz? Emilia Gutowska, Polski Przemysł Spirytusowy, jeśli bym mogła na chwilę. Bardzo proszę. To znaczy, bardzo ciekawa tutaj propozycja pana Kondrakiewicza. Jeżeli chodzi na przykład o tych niepełnoletnich, to myślę, że tutaj właśnie i PARPA, i Ministerstwa Zdrowia trochę zabrakło im w tym projekcie złożonym w Sejmie takiego jednoznacznego czy systemu, czy jakiegoś takiego zabezpieczenia właśnie nieletnich. Więc myślę, że gdyby tutaj w tym projekcie znalazła się taka propozycja, żeby w jakiś taki bardzo konkretny sposób, tak jak tutaj zostało powiedziane, skan dowodu osobistego tych nieletnich zabezpieczyć przed zakupem przez nich, więc myślę, że to mogłoby tutaj być bardzo dobrym pomysłem, ale jeżeli chodzi o kwestię wyznaczania pełnomocnika w sklepie, no to ja myślę, że to tak jakby już wygląda jak jawne omijanie ustawy, więc a nam zależy na tym, żeby tą kwestię uregulować w sposób legalny, dobry dla przedsiębiorców i też taki, który nie będzie budził żadnych wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może wtrącę kilka słów. Sytuacja wygląda w ten sposób. No, gdzieś tam ostatnio czytałem, że w samej Bydgoszczy jest więcej punktów z alkoholem niż w całej Norwegii. Prawda wydaje mi się jest taka, że PARPA jest takim zbitym psem, który nie może nic zrobić z faktem, że tych punktów sprzedaży alkoholu, bardzo często całodobowych, takich za przeproszeniem bud, jest tak dużo w Polsce, że to jest aż przesada. My oczywiście nie chcemy poruszać tego tematu, bo to są mikroprzedsiębiorcy bardzo często i jako rzecznik, biuro rzecznika małych i średnich przedsiębiorców nie będziemy tutaj atakować w żaden sposób. Natomiast wydaje mi się, że to jest problem, prawda? Że oni tam, gdzie powinni odnieść jakieś sukcesy, to nie mają tych sukcesów, więc za wszelką cenę starają się tutaj uniemożliwić jakiekolwiek legalizacje, w tym takie racjonalne. Dlatego mamy do czynienia z takim dyskursem, gdzie nie padają racjonalne, zdroworozsądkowe argumenty i dlatego się po prostu z tym już więcej nie przebijemy. Wydaje mi się, że jedyne, co możemy zrobić po zgromadzeniu tych argumentów przeciwnych, po prostu się konkretnie do nich odnieść w taki sposób, żeby już druga strona nie mogła powiedzieć, że nie odpowiadamy na te zarzuty, na te zastrzeżenia, prawda? Nawet jeżeli to będą zbyt daleko idące restrykcyjne przepisy,
które jeżeli uda się wprowadzić w Polsce w ogóle zasady, że po uzyskaniu zezwolenia można pod pewnymi warunkami daleko idącymi nawet legalnie handlować w alkoholu. Jeżeli uda się to wprowadzić i po jakimś czasie pokazać, że nic złego się nie stało, nie ma tragedii, to z czasem będzie można liberalizować te przepisy. Natomiast na chwilę obecną wydaje mi się przy takiej atmosferze i takiej histerii, to wydaje mi się, że nawet jakieś daleko idące restrykcje, chociażby zastrzeżenie, że ten towar nie może dojść w przeciągu tamtych trzech czy kilku dni, byłyby słuszne po to, żeby samą ideę wdrożyć w życie. Można zabrać głos? Bardzo proszę. A czy jestem dobrze słyszany? Tak. Dobrze, witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Franciszek Niemyski, reprezentuję Fundację Republikańską. Uczestniczę od samego początku w spotkaniach naszego zespołu. Czytam dokumenty, które są, ale do tej pory jeszcze głosu wcześniej nie zabierałem. Byłem ciekaw, w jaki sposób się ta nasza praca będzie rozwijać. Podzielam jak gdyby negatywne obserwacje w kontekście rozmów z instytucjami związanymi z ochroną zdrowia i wydaje mi się, że jasno tam był zarysowany jakiś konflikt interesów i wydaje mi się, że jakaś dyskusja na poziomie argumentów będzie sprowadzać się do przerzucania się tymi argumentami, bo ten konflikt interesów był po prostu z drugiej strony jasno postawiony. My jako fundacja zrzeszamy ekspertów i profesjonalistów z bardzo różnych branż i z biznesu, i ze świata akademickiego, ze świata też różnych organizacji pozarządowych. Jedną z naszych takich aktywności, jeżeli chodzi o zespół ekspertów, jest wydawanie różnego rodzaju raportów, analiz, takich opracowań merytorycznych. I tak jak słucham o tych wyzwaniach czy problemach dotyczących przekonywania decydentów w kontekście pewnej narracji czy w kontekście pewnych argumentów, to wydaje mi się, że kluczowe jest to sformułowanie, które któryś z poprzedników jak gdyby wypowiedział, czyli tworzenie pewnego klimatu czy narracji do tego, żeby pewne zmiany wprowadzać. Bo możemy mieć nawet najlepsze argumenty, ale jeżeli po stronie finalnych decydentów, czyli parlamentarzystów, nie będzie woli jakiejś takiej ludzkiej czy politycznej do tego, żeby pewne zmiany wprowadzać, to po prostu one nie będą wprowadzone. Więc my kiedyś tworzyliśmy taki projekt raportu dotyczącego właśnie sprzedaży alkoholu przez internet, takiego raportu, który by zawierał opracowanie tego, w jaki sposób wyglądają regulacje w innych krajach, jakie są szanse, jakie są ewentualnie zagrożenia. Ten projekt finalnie nie został przez nas wyprodukowany ze względu na brak finansowania, natomiast może gdyby takie finansowanie się znalazło, to byłby jakiś sensowny argument czy sensowny krok do tego, żeby tą taką stronę, jeżeli chodzi o opinii publicznej czy opinii decydentów, zabezpieczyć i dać taki głos w dyskusji, czy to medialnej, czy parlamentarnej, czy komisyjnej, który pokazuje głos niezależnych ekspertów i jakieś wartościowe, merytoryczne opracowanie w tym temacie. Gdyby ktoś z Państwa miał pomysł na źródła finansowania takiego raportu, to na stronie merytorycznej bylibyśmy w stanie coś takiego zorganizować. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo. Czyli rozumiem, że ten raport jeszcze nie jest opracowany, natomiast mógłby jakieś tam prace przygotowawcze były robione, tak? I można byłoby ewentualnie to sfinalizować, jeśli dobrze zrozumiałem. Przepraszam, bo wszedłem w trakcie, jak Pan mówił. Tak, my już się jakiś czas temu do tego tematu sprzedaży alkoholu przez internet przymierzaliśmy, jeżeli chodzi o takie opracowanie merytoryczne. Niestety, bądź niestety, przygotowanie takiego opracowania to są spore koszty. Natomiast gdyby się znalazła instytucja, organizacja, która jest chętna, aby takie koszty sfinansować, to od strony takiej merytorycznej, organizacyjnej my bylibyśmy w stanie taki materiał stworzyć. No dobrze, no to już jest kwestia do rozmowy między Państwem, czy Państwa organizacje, które reprezentujecie, by były zainteresowane taką współpracą z fundacją, czy też nie. To już jest pozostawiam Państwu tę sprawę. Rozumiem, że Pan
że pan Andrzej, Adam Kondrakiewicz, przepraszam, pan Adam Kondrakiewicz będzie nam mógł przesłać ten materiał, który zaprezentował dzisiaj. Tak, prześlę. No on jest na razie w fazie, że tak powiem, początkowej, więc jak to robimy w ładniejszą formę, to oczywiście prześlę. Mm-hmm. A jak mniej więcej można by się było spodziewać tego czasowo? No chciałbym to w ciągu kilku dni, ale nie chcę obiecywać, bo więc pewnie tak prosiłbym o termin tygodnia. Okej, okay, fajnie. Dobrze. To w takim razie będziemy czekać na ten materiał, prześlemy do wszystkich Państwa. Rozumiem, że tutaj sugestia byłaby taka, żeby pan Marek Kamiński, bo on zresztą był chyba, jeśli dobrze pamiętam, inicjatorem stworzenia tego naszego zespołu, że on tutaj byłby dobrym liderem prac nad tymi założeniami do projektu ustawy. Pana Marka dzisiaj nie ma z nami, tak? Nie dołączył się. To będziemy w takim razie się z nim kontaktować i rozmawiać na ten temat. Także ja bym miał taką prośbę, że kto z Państwa by tutaj mógł i chciał jakieś uwagi, założenia, znaczy uwagi do tych założeń, tak? Propozycje wsadu do tych założeń, bo jeżeli te założenia mamy sformułować, a moim zdaniem jest to krok konieczny, żebyśmy mogli dalej rozmawiać na ten temat z organami naszego państwa i żeby ta rozmowa była rozmową konkretną, żebyśmy się nie rozmijali w temacie rozmów, no to musimy to przygotować. Żeby to przygotować, no to musimy to zebrać, co tam ma się znaleźć. Więc pomysły, propozycje do tych założeń bardzo byłyby cenne. Jeżeli Państwo moglibyście się, każdy z Państwa zastanowić nad tym, co tam się powinno znaleźć w takiej ustawie i zechcieli swoje przemyślenia nam podesłać, to my to wszystko razem zbierzemy i spróbujemy tu się skontaktować też i z panem Kamińskim i oczywiście z naszym Wydziałem Prawno-Legislacyjnym wspólnie spróbować spowodować sformułowanie takiego wstępnego projektu założeń do ustawy, który później byśmy sobie wspólnie tutaj omówili na zespole, ponanosili jakieś poprawki, uwagi, które Państwo zgłosicie, zaproponujecie. No i potem przygotowali do tego taki opis, którego częścią pewnie mógłby być materiał już przesłany przez pana Ptaszyńskiego, prawda? Bo to już jest kawałek do tego opisu, do tych odniesienia się do tych zastrzeżeń. I z takim materiałem moglibyśmy dalej próbować walczyć. Czy możemy tak się umówić? Tak, zapytam, w jakim terminie ten wkład, te propozycje do tej ustawy przesyłać Państwu? I ile czasu Państwo potrzebujecie? Jak Państwo chcecie, jak się mamy umówić? Nie, no ja bym sugerował, no to jednak to jest kwestia stworzenia ustawy, no to myślę, że to jest kwestia około 3 tygodni do miesiąca, tym bardziej, że teraz jeszcze październik jest miesiącem mocno konferencyjnym, bo zaczyna się od Państwa Rady, później jest jedno wydarzenie 12 października, potem kolejne wydarzenie 27 października, duże branżowe, także proponowałbym miesiąc, ale to moja propozycja. Miesiąc, nie za długo? Żeby się też nam te prace nie rozjechały jakoś zupełnie. Może 3 tygodnie by wystarczyły. Co pozostali Państwo na to? No, trzeba by z tym naszym koordynatorem to przede wszystkim ustalić, bo on to przecież będzie zbierał, pan Marek Kamiński, czyli jemu 3 tygodnie wystarczą. To znaczy zbierać będziemy my. Przesyłacie Państwo do nas, a później to już my dalej porozumiemy się z panem Markiem i spróbujemy razem nad tym usiąść i opracować to wspólnie w całości. Natomiast na razie rozmawiamy o tym, żebyście Państwo nam przysłali swoje propozycje, uwagi i tak dalej. Ile czasu Państwo, każdy z Państwa potrzebujecie na to? Miesiąc to jest chyba
Miesiąc jest akceptowalny. Dobra, no to w takim razie miesiąc, czyli mamy dzisiaj 24 września, do 23 października się umawiamy. Do 23 października prosimy o przesyłanie uwag, propozycji, pomysłów do założeń do projektu ustawy wprowadzającej możliwość zamawiania alkoholu przez internet z dostawą do domu. Dobrze, to jesteśmy umówieni. Oczywiście w międzyczasie dostaniemy od pana Adama Kondrakiewicza też ten materiał i Państwu prześlemy, to też Państwo będziecie mogli się z tym zapoznać. I w takim razie czekamy na te materiały. Po otrzymaniu tych materiałów spróbujemy usiąść nad tym, zorientować się, co z tego się da zrobić i wtedy się z Państwem skontaktujemy w kwestii kolejnego posiedzenia zespołu. Dobrze? Dobrze. Dziękuję w takim razie pięknie. Dziękuję wszystkim za obecność, za aktywny udział i pracujemy zgodnie z tym, jak się umówiliśmy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.